naszym zespole w pierwszej piątce rozgrywa dzisiaj Sonia Freudenthal z numerem 12. Na pozycji numer 2 zobaczymy Aleksandrę Kędzierską z numerem 8. Pozycja numer 3 to Marta Mistygasz, która wraca do pierwszej piątki. Na pozycji numer 4 Justyna Kowalska. Ona bodajże pierwszy raz w sezonie jest w pierwszej piątce. No i na pozycji numer 5 Ania Kuncewicz z szóstką. Wygrany rzut początkowy. Brawo. Udało się zdobyć bardzo szybkie punkty. Z ważnym ogniwem dzisiaj w zespole. Bardzo ładnie Karolina poszła po swoim rzucie i to zawsze przynosi korzyść. Tutaj ze skrzydeł rzucać zawodniczki ZUW-u. Tym razem Wiktoria Duchnowska nie trafiła. Ania w kontrze. Bardzo ładne podanie do Marty Mistygacz. Bardzo ładnie Klaudię Sosnowską. O, ale ładnie teraz Ania Kuncewicz w obronie. Ona lubi tak podpuścić zawodniczkę, która myśli, że ma bardzo łatwy wjazd, łatwe punkty spod kosza. Klaudia Sosnowska pojawiła się bardzo ładnie. Pojawiła się w miejsce Oli Kędzierskiej. Na przeciwnika. Brawo Karolina. Przypomina nam się absolutnie sobotni mecz. Zmiana z ławki. Piękne oddanie na obwód. Klaudia sama w akcji. No to jest to doświadczenie. Klaudia grała w Ekstraklasie, to widać. Do 10 punktów. Ida Wiśniewska, tutaj różne ścięcia. Bardzo ładnie Klaudia. Bardzo ładnie, szybka Iza była w końcu. Nie może się wstrzelić. Karolina za 3. Brawo! Ona już potwierdzała w pierwszych meczach tego sezonu, że ma rzut z dystansu. Tutaj siłę ofensywną na parkiecie. Mamy wzrost pod koszem. Zobaczmy, jak to się będzie rozwijać. Bardzo ładnie Ola teraz. Do Karoliny Olszewskie. Karolina Stawińska postawiła jej zasłonę. Zrolowała się pod kosz. Otrzymała piłkę. Z odchylenia. No ładny rzut. Również korzystał z tego elementu, wiedząc, że ataku z kontry ma większe szanse niż w ataku pozycyjnym. I w końcu bardzo dobry wjazd Oli Kędzierskiej. Ania za 3. Niestety nie będzie to celny rzut, ale jest Ola Kędzierska. Bardzo dobrze tutaj. Udało jej się. Ale jest Klaudia. Sosi zbiera piłkę w ataku. No, wygrane na deskach są kluczem do naszych zwycięstw. Także cieszymy się ze wszystkich zbiórek. O, na chłodno, spokojnie. Sporo tych czystych pozycji strzeleckich. Po prostu słaba skuteczność. Ani jednej trójki nie trafiły dziewczyny z Uniwersytetu Warszawskiego. To nam pozwalało stopniowo budować przewagę. Niestabilna pozycja. Wydaje się, że faul ofensywny. Sytuacja w tym meczu. Mniej fauli drużynowych w tej kwarcie. To zespół ZTS SUW ma 3 faule osobiste. No i Klaudia Sosnowska. Nowy Sącz. Ach, to nie jest też niespodzianka. Mamy tam stałą widownię. Pamiętam jeszcze w drugiej lidze dwie zawodniczki. Właśnie jedna z nich, Sonia Freudenthal, trafiła. Piłka krąży po obwodzie. Czy znowu tutaj jest jednak rozleganie z pick and rollem? No, Sonia ryzykownie, bo spod bloku. Ale fajnie, dobrze się strzeliła. Cześć Janek. Witaj Jacku, witaj Rafał. Zanie Kuncewicz, numer 21. A pozostałe zawodniczki niezmienione. Brawo Ola, świetne zagranie. Teraz sugestywny zwód, tak zwana pompka. Sonia jest w kontrze. Tak, zatrzymała się, będzie rzut. Bardzo dobra decyzja. Mamy nowy Sącz. Tak, mam platformę wiertniczą. Stopnie. Brawo Sonia. Ach. Musi być prawo. No, wydaje mi się, że gdzieś tutaj w toku pracy zostało to naprawione, zostało to rozwinięte. Klaudia ma piłkę. Mocny Ola będzie rzucać na pewno i to będzie. Tak jest. A nasz zespół próbuje w tym eksperymentalnym dosyć ustawieniu swoich szans. No i proszę, Sonia na pozycji numer 2. Właśnie półfinałów tych pierwszych. Och, i Karolina Olszewska. Znowu piłka po obwodzie.
Nie mamy nikogo pod koszem. Teraz Justyna ścięła, nie wyjdzie na pika. Na górę. Brawo. To jest bardzo ważne, żeby nasze jedynki miały rzut za trzy punkty.